Zapraszamy Grażynę Szałek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj już Swietłana przekazała, jaka moja jest specjalizacja. Proszę Państwa, tak się składa, że ja pasjonuję się dietetyką, tym co robię od tylu lat i w zasadzie, powiem szczerze, bardzo to lubię. To też jest ważne, no nie, bo jeśli coś robimy. I dzisiaj, mili Państwo, słyszałam rzecz, której powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałam. Widzicie Państwo, jak mało mamy autorytetów. Chyba się ze mną zgodzicie. Jeśli ja faktycznie dla kogoś jestem autorytetem, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką mogłam usłyszeć, no, proszę Państwa. Mówię. Po tylu latach, ale to też jest ważne. Fakt jest, proszę Państwa, że ja trochę robię wykładów na tych uniwersytetach trzeciego wieku, robię wykłady dla Urzędu Marszałkowskiego w tych tematach, których oni akurat w danym momencie, tak niedawno teraz byłam w Łódzkich Wiadomościach Dnia. Ale do czego zmierzam? Proszę Państwa, faktycznie to, co powiedziała Swietłana, kiedy zobaczyłam produkt, to jest bardzo istotą rzeczy, sam produkt, jak zaczęłam czytać, jaki jest skład danego produktu, jak zaczęłam czytać, jak on jest praktycznie w produkcji robiony, to byłam troszkę zaskoczona, ponieważ uwierzcie mi Państwo, nie ma na rynku produktu takiego, z którym macie Państwo do czynienia. Nie mówiąc o samych olejach, ale dodajmy jeszcze o właśnie naszych witaminach. Państwo sobie sami czytacie, macie piękne na webinarach opowiadane, jakie są te składy. I faktycznie pierwszy kontakt mój ze Swietłaną był taki, że to jest rzecz niewiarygodna, że na świecie wprowadzili coś takiego. Dlaczego, jeszcze Państwu może na wykładzie troszeczkę przekażę, dlaczego to jest tak niewiarygodne? Dlaczego ten olej w takiej konfiguracji, z dodatkiem właśnie tej oliwy z oliwek, czyli czegoś, czego na świecie nie ma. Nie uwierzcie Państwo, że wszystkie kapsułkowe rzeczy, które macie w postaci zdrowych tłuszczy, omega-3, to są faktycznie omega-3. Proszę Państwa, mnie rozśmiesza na dzień dzisiejszy, jak ja jestem nad morzem, a czytam ryby, które są omega bogate w omega-3. Proszę Państwa, te ryby tak smażone, jak oni tam smażą, to są bardziej toksyczne dla nas niż zawartość tam tych omega-3. Ale to już tylko tak na marginesie. I faktycznie, proszę Państwa, produkty są niesamowite. To już Państwu powiem być może w późniejszym naszym spotkaniu. Tu był taki piękny obrazek, ale nie wiem, Adaś mówi, że się go nie da. Ja się na tym nie znam, jeśli chodzi o całą obrazek, który mówił nam jedno. Że żywność, że odżywianie będzie w najbliższym czasie, proszę Państwa, w 2021 roku rzeczą najważniejszą. I ten, kto to zrozumie, szczególnie w grupie sportowców, to będzie miał jak najlepsze wyniki. Pokazuję tutaj Państwu, że organizmy żywe, które są wokół nas, pod względem składu chemicznego w zasadzie są takie same. Proszę popatrzeć, to są rośliny, tu są zwierzęta, tu jest człowiek. Zobaczcie Państwo, tych różnic nie ma wiele. Składamy się pod względem chemicznym z organizmów, proszę Państwa, w których skład wchodzą związki organiczne. Będą to białka, węglowodany, tłuszcze i kwasy nukleinowe, o których Pan doktor też mówił, i związki nieorganiczne jak woda i różnego rodzaju, powiedzmy, zdysocjonowane mineralnie sole. To dla przypomnienia, żebyście Państwo zobaczyli, że my, rośliny i zwierzęta, jesteśmy, można powiedzieć, jeśli chodzi o te nasze związki, podobni. Tu było w tę stronę. Tu mamy naszą komórkę. Mieliście już Państwo bardzo pięknie powiedziane na temat, jakie organelle komórkowe są u nas ważne. Ale wyobraźcie sobie Państwo, już Pan doktor pięknie mówił, że najmniejsza podstawowa jednostka to jest komórka. Pięknie to Pan doktor powiedział. Tylko teraz pytanie, czy my sobie zdajemy z tego sprawę? Najczęściej mówimy, ano boli nas wątroba, bolą nas nerki, czyli boli nas cały narząd. Ale czy my zastanawiamy się,
że to nie cały narząd, że ta pierwsza, podstawowa rzecz to jest właśnie w tej komórce. Czyli proszę Państwa, problem naszego zdrowia rozstrzyga się na poziomie każdej tej maleńkiej komórki. Nie zapominajmy o tym, że większość przypadków w wyniku zaburzeń procesów biochemicznych, jeśli to się dzieje w komórce, to dopiero mamy problem chorobowy. A my od razu widzimy, że boli nas wątroba. Nie, proszę Państwa, każda komórka tej wątroby już jest chora. I są to choroby związane z zaburzeniami procesów metabolicznych. Dzisiaj o tym będziemy mówili. Dlaczego ta komórka jest tak ważna i dlaczego te procesy chorobowe rozwijają się na bazie tej podstawowej komórki. I tu Państwo bardzo ładnie mieli przekazane, jakie są organele komórkowe. Ja dzisiaj skupię się tutaj u Państwa na dwóch rzeczach. Pierwsze, błona komórkowa, pan doktor już wspomniał, jak ona jest ważna, a my bliżej się temu przyjrzymy, i na mitochondriach. Czym są te mitochondria, proszę Państwa? To są takie nasze chemiczne fabryki, fabryki naszej energii. Jak Państwo wiecie, już troszkę lat temu jeden z lekarzy niemieckich, doktor Rath, udowodnił, ale to, proszę Państwa, naprawdę udowodnił, robi to do dzisiaj, że przyczynę nieprawidłowej funkcji milionów naszych komórek, proszę Państwa, budują cały nasz organizm, są chroniczne, proszę Państwa, niedobory niezbędnych składników odżywczych. Ważne są witaminy, ważne są minerały, pierwiastki śladowe, ale proszę Państwa, podstawą naszego życia są trzy, czyli aminokwasy, białka i tłuszcze. I to, proszę Państwa, jeśli my zrozumiemy, każdy z nas na początku, to będziemy wiedzieli, że możemy zapobiegać bardzo wielu chorobom. Możemy wiedzieć, że dzięki temu, że zabezpieczamy organizm, te podstawowe składniki odżywcze, będziemy mogli po prostu nie chorować. Jakie są trzy podstawowe filary naszego zdrowia? No wiadomo, że odżywianie, wiadomo, że ruch, wiadomo, że utrzymanie właściwej masy ciała, co również jest bardzo ważne. Ale proszę Państwa, chroniczny niedobór, mówimy o tym niedoborze chronicznym, o którym dzisiaj sobie tutaj powiemy, to właśnie ten chroniczny niedobór upośledza pracę każdej tej najmniejszej komórki. Kluczem sukcesu w profilaktyce, cóż proszę Państwa, jest optymalny dodatek niezbędnych komórkowych składników odżywczych. Czy my, proszę Państwa, zdajemy sobie z tego sprawę? Jak myślicie? Słucham. Trochę tak, właśnie. Ci, którzy tu są, zdają sobie z tego sprawę. Dlaczego? Dlatego, że staracie się Państwo wśród tych trzech podstawowych rzeczy, jaką są węglowodany, białka, my mówimy dzisiaj głównie o tłuszczach, zabezpieczać się. Więc Państwo akurat tu na sali, ale powiem Państwu szczerze, 90% społeczeństwa w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że wszystko się dzieje w tej naszej maleńkiej komórce, czyli tam, gdzie musimy dostarczyć naszą, powiedzmy, odżywianiem wszystkie składniki, które dadzą nam energię. Czym jest metabolizm? Jakby ktoś z Państwa się zapytał, bo dzisiaj mamy mówić o metabolizmie komórki, czyli o całokształcie przemian biochemicznych, jakie zachodzą właśnie w tej komórce. Tam, proszę Państwa, już doktor wspomniał bardzo ładnie, ile tych procesów jest. Bardzo dużo, ale proszę Państwa, to jest właśnie nasz metabolizm. To jest bardzo potocznie mówiana przemiana materii, ponieważ są nasze żywe organizmy są zdolne tylko i wyłącznie do istnienia dzięki dopływowi tej materii i energii. Inaczej, proszę Państwa, nie będziemy mogli oddychać, inaczej nie będziemy mogli spać, inaczej nie będziemy mogli po prostu funkcjonować. Jeśli na bazie tej malutkiej
komórki zajdą nieprawidłowe procesy biochemiczne. I dopiero zmagazynowana w związkach chemicznych energia, energię tam nazywamy zmagazynowaną tak zwaną adenozynotryfosforan, w skrócie ATP, już Państwo tu mieli też powiedziane, pozwalają nam do tych funkcji podstawowych. Ja dodam tu Państwo, jak myślicie, czy nam potrzebna jest energia, kiedy śpimy? Tak, proszę Państwa, nam potrzebna jest energia w każdym momencie naszego funkcjonowania. Zarówno wtedy, kiedy śpimy, kiedy cokolwiek wykonujemy, ale my mamy tak zwaną podstawową przemianę materii, to właśnie wtedy, kiedy nic nie robimy, a nasz organizm musi funkcjonować. Pan doktor tu pięknie powiedział, nasze serducho, proszę Państwa, wymaga ogromnej pracy. To jest najbardziej zapracowany organ. I właśnie tam, o tych mitochondriach, o których jeszcze będziemy tutaj mówić, jest ich najwięcej. Wiecie Państwo, że tych mitochondriów w naszym serduchu to jest około 36%, jak mówią naukowcy, więc naprawdę ogromnie dużo. Jedno z największych. Ale są i takie, powiedzmy, które mają, jak na przykład płytki nasze krwi mają 2 do 3 tylko mitochondriów, ale w zamian za to plemniki, proszę Państwa, te, które muszą być bardzo cenne i bardzo zdolne, mają około 10 000. Więc wszystko zależy od tego, jaką funkcję dane, powiedzmy, mitochondria spełniają, dlatego musi być ich mniej lub więcej. Jak Państwo myślicie, że ten całokształt przemian biochemicznych, jakie w organizmach naszych zachodzą, proszę Państwa, wyróżniamy w 2 kierunkach idą. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo zrozumieli, że my mamy zarówno procesy anaboliczne, jak procesy kataboliczne. Wzajemnie one się uzupełniają. Ale cóż to są te procesy anaboliczne? Proszę Państwa, procesy anaboliczne prowadzą do biosyntezy, tak macie Państwo pięknie napisane, złożonych związków przy udziale energii. A skąd my tą energię mamy? No głównie mamy z tych procesów katabolicznych, które dzięki rozpadowi, rozkładowi, dzięki spalaniu będą, proszę Państwa, prowadziły do wyzwalania tej energii. Ta energia jest, proszę Państwa, zawarta w tym naszym pożywieniu. Jak myślicie, ile żyjemy bez jedzenia? Co niektórzy mówią różnie, że możemy nawet 3 miesiące. Dzisiaj o tym będziemy dużo mówić, dlatego że ja Państwu powiem, że w pewnych jakby naszym życiu warto też trochę nie jeść, warto trochę pościć. O tym też sobie dzisiaj trochę powiemy, ale bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy tę energię pozyskiwali. Musimy organizmowi dostarczyć składników odżywczych. Dzięki temu organizm będzie produkował, będzie wyzwalał z tych składników odżywczych swoją energię właśnie w postaci tych adenozynotryfosforanu, czyli ATP. O, to chyba tutaj trzeba, żeby wciskać. Akurat jak popatrzyłam na wykład pana doktora, mamy te same materiały, czyli to jest z biologii komórkowej, tak jest. Akurat, proszę, musi być to prawda, Państwo, ja dzisiaj pierwszy raz to zobaczyłam, że nasz jakby obraz taki minimalny jest. I tej mojej tutaj wyrzuconej Państwu w tym slajdzie błony komórkowej. Dlaczego mówiłam, że się skupimy na 2 rzeczach? Na błonie komórkowej i na mitochondriach. Dlaczego na błonie komórkowej? Proszę Państwa, macie cudowny narząd. Wierzcie mi Państwo, że ja jak przeczytałam o parametrach, jakie daje nam to badanie, to byłam też zachwycona, ponieważ w tym badaniu, proszę Państwa, macie, jak wygląda płynność błony komórkowej. Najważniejszej rzeczy o tym, czy procesy biochemiczne będą przebiegały prawidłowo, czy nie. Więc jeśli mamy w tym teście, który wykonujemy każdemu z pacjentów, to mamy już połowę roboty. W tym teście, akurat przy nim jestem, mamy również, jaką mamy zasobność tłuszcze, te niezbędne, te nienasycone.
co jest też bardzo istotą sprawy. Ale o tym Państwu pięknie mówi Swietłana i Adam na swoich webinarach, ponieważ tutaj każdy pacjent, który do Państwa przychodzi, to ma robiony taki test. To jest najważniejsza rzecz w tej całej materii, proszę Państwa. Ja po raz pierwszy się spotkałam z tymi testami właśnie za pośrednictwem Swietłany. Potem już za jakiś okres czasu nasze polskie firmy wprowadziły podobne, ale w bardzo ograniczonym zakresie. To taka mała wzmianka. I bardzo drogie, tak? No właśnie. Proszę Państwa, taka mała wzmianka. Cały czas mówimy o tym, że tą naszą komórkę otacza błona komórkowa. Ja nazwałam to takie przejście graniczne. Dlaczego mówimy przejście? Bo dzięki błonie komórkowej możemy pewne elementy do komórki przyjąć, a pewne elementy z niej wyrzucić. To wszystko zależy od płynności błony komórkowej. Zwracajcie Państwo na to uwagę. Zwracajcie Państwo uwagę na testy. Jeśli macie pacjenta, który tą płynność błony komórkowej ma, ja akurat chyba dzisiaj wzięłam takie dwa przykłady, które tu pięknie Swietłana nam przesyła. Pacjent chory nowotworowo. Proszę Państwa, taki pacjent chory nowotworowo, płynność błony komórkowej, która powinna być gdzieś tam w granicach 4, ma około 30. I zwróćcie uwagę, praktycznie tym pacjentom chorym nowotworowo możecie od razu z góry mówić. Macie fatalną błonę komórkową. Coś trzeba zrobić z tym. Jeśli pacjent zrozumie, będzie fajnie. Jeśli nie, będzie już niedobrze. Proszę Państwa, co się dzieje? Jak zachwiana jest równowaga środowiska wewnątrz komórki, jeśli mamy nieprawidłową tą błonę komórkową? Zaraz pokażemy, z jakich tłuszczy, z jakich fosfolipidów ona będzie się składała. Ale jeśli ta równowaga będzie zachwiana, to wszystkie procesy zachodzące w tej komórce będą nieprawidłowe. I to jest najważniejsze, żebyście Państwo sobie zakodowali. Błona komórkowa jest bardzo ważną rzeczą w metabolizmie komórkowym. Bo jeśli z jakiegoś powodu ta równowaga zanika, to i komórka choruje, a w dalszym przypadku umiera, proszę Państwa. Tutaj będzie następny slajd, pięknie pokazane Państwu błonę komórkową. Proszę Państwa, dwa jakby grupy fosfolipidów. Widzicie Państwo cząsteczkę fosfolipidu na żółto zaznaczoną. Ona się składa z głowy, proszę Państwa. Ta głowa jest wodolubna, będziemy zaraz o tym mówić. I druga rzecz, z takich łańcuchów, to jest w większym obrazie pokazana ta błona, która była w minimalnym pokazana w poprzednim slajdzie. Proszę Państwa, ta cząsteczka fosfolipidu jest najważniejsza w tej całej, powiedzmy, ruchu, który ma być i do, i z komórki. Ale błona komórkowa, proszę Państwa, to bardzo dużo innych elementów. Prawie 55% błony komórkowej to są białka. Widzicie Państwo te wszystkie tutaj? To są wszystko białka. Białka to pełnią bardzo różną funkcję. Są białka transportowe, są białka, proszę Państwa, bardzo ważne, które są kanałami białkowymi. Bo to nie jest tak, że do naszej komórki coś wchodzi i wychodzi. To nie takie proste. Z naszej komórki, żeby coś weszło bądź wyszło, to musi mieć jakim sposobem. I właśnie te kanały, proszę Państwa, są po to białkowe. One się zamykają, otwierają tutaj pod względem różnych stężeń. Ten transport jest bardzo, ja dzisiaj tutaj nie będę mówiła o transporcie komórkowym, bo proszę Państwa, jest bardzo różnorodny. Jest transport bierny, transport właśnie wspomagany energią komórkową. Jest transport związany z gradientem stężeń, o czym Pan doktor Państwu również mówił. Ale popatrzmy na naszą komórkę. Widzicie Państwo, tutaj mamy i na naszą błonę komórkową, która ją chroni. Mamy płyn pozakomórkowy. Również, proszę Państwa, tutaj jest ten cholesterol, o którym Pan doktor mówił. On jest też bardzo ważny. Ja jestem przeciwnikiem, proszę Państwa, bardzo dalekim statyn używanych przez środowisko medyczne, niestety w zakresie
jeśli ktoś ma podwyższony poziom cholesterolu. Co taki człowiek powinien zrobić? Proszę Państwa, tej frakcji, która jest frakcją tak zwaną dobrą, jak Państwo znacie, czyli HDL-em, powinno być więcej, bo dzięki tej frakcji dobrej możemy likwidować tą frakcję złą. A cholesterol nam jest bardzo potrzebny, proszę Państwa. Między innymi dla usztywnienia również tej błony w jakimś zakresie. Mamy, proszę Państwa, najważniejszą również rzecz, to mamy to, że nasze fosfolipidy składają się z tak zwanej głowy, to są grupy tak zwane polarne i tak zwanych kwasów tłuszczowych. Te takie, trudno powiedzieć, igiełki, ale te łańcuchy, to są łańcuchy kwasów tłuszczowych, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne, o których będziemy sobie mówić, bo my dzisiaj głównie będziemy mówić o tłuszczach. Dlatego te łańcuchy są bardzo ważne. Jak mówiliśmy, że ma ta nasza błona komórkowa zarówno budowę asymetryczną, że każda warstwa ma inny skład, ma budowę płynną, lipidy każdej warstwy błony są w nieustannym ruchu, to są tak zwane ruchy flippy-flap, jakbyście Państwo wiedzieli. Dalej mamy również te elementy błony, jak fosfolipidy, cholesterol, glikolipidy, białka strukturalne, białka receptorowe, białka transportowe. Każde z tych, proszę Państwa, białek mają określone zadanie. Ale cała błona komórkowa utrzymuje środowisko wewnątrz komórki w pewnym porządku i składzie. Więc jeśli w niej cokolwiek będzie nie tak, jak powinno być, to co będzie? Będzie chory cały organizm, tak jak mówiliśmy. Jaki procent mamy, proszę Państwa? Jak zobaczycie Państwo, najwięcej mamy tych białek. Bo w ogóle białek mamy w naszym organizmie najwięcej. Są białka strukturalne. Pamiętajcie Państwo, hormony, enzymy, to wszystko są białka. Przy czym oczywiście, tak jak Pan doktor mówił, one muszą być odpowiednio skonfigurowane, żeby pełniły swoją rolę. Mamy aż 55% w tej błonie komórkowej białek. Ale fosfolipidów mamy 25%, czyli też bardzo dużo. To, co jest ważne, bo właśnie one tą barierę nam tworzą. Dla cząsteczek nieprzepuszczalne są dla wody. Bo jakby było, jakby były przepuszczalne? Płyn pozakomórkowy byłby, tam jest bardzo dużo wody i co ta woda by sobie tak wpływała do komórki, abyśmy napęcznieli tą komórkę i co by się nam zrobiło? Rozwaliłaby nam się. Dlatego nasza błona komórkowa pozwala nam na to, że tworzy tą barierę, że ta woda nie wchodzi do komórki. Ta woda wchodzi tylko przez te kanały, o których mówiliśmy sobie, jak cofniemy. Widzicie Państwo, taki jeden akurat, takie pory to się nazywa białkowe, kanał białkowy. To ona jest dopiero w ten sposób do tej komórki wchodzi. Ale co w zamian za to bardzo szybko do komórki wchodzi? Proszę Państwa, tlen, dwutlenek węgla, to właśnie nasze fosfolipidy przepuszczają, bo dwutlenek węgla muszą wydalić, a tlen jest niezbędny dla metabolizmu całej komórki. Wracamy do związków chemicznych. Mamy jeszcze węglowodany, tam mieliśmy pokazane, proszę Państwa, to są grupy węglowodanów, czyli cukrów. Mamy tu węglowodany, proszę Państwa, tu mamy glikoproteina, czyli cukier z białkiem w połączeniu. Mamy również, proszę Państwa, tak zwane białka globularne i białka, one się nazywają integralne. Widzicie Państwo, co to jest integralne? Żeby tak zwane błonowe, żeby komórka jedna do drugiej przylegała, żeby to też nie było rozchwiane. Dlatego te białka pełnią również taką rolę. Powiedzieliśmy sobie, co jest bardzo istotą sprawy, a tu nawet macie Państwo zapisane, że cząsteczki rozpuszczalne w tłuszczach, tlen, dwutlenek węgla i steroidy mogą przechodzić bez przeszkód, a cząsteczki wody, proszę Państwa, już nie. Jakie mamy rodzaje błon? Bardzo wiele ich jest. Tutaj Państwu pokazałam na slajdzie błonę komórkową, jeśli chodzi na błonka jelit. Bardzo ważna, bo proces wchłaniania, proszę Państwa, tam się odbywa. Ona jest, można powiedzieć, jeśli my tą błonę komórkową w tych naszych komórkach
jelitowych, w tych enterocytach, proszę Państwa, będziemy mieli zaburzoną, będziemy mieli tysiące problemów zdrowotnych, będziemy mieli nieswoiste zapalenie jelit, będziemy mieli w ogóle wszystkie choroby związane z prawidłowym wchłanianiem i trawieniem. Każda, ten rodzaj błony komórkowej dlatego jest tak ważna, bo w każdej komórce wykonuje różne inne jakby zadania. W przypadku komórki na błonkach jelit, jak wszyscy wiemy, bo bardzo często w dietetyce się mówi, bardzo ważne są właśnie te wypustki, czyli te mikrokosmki, które powiększają całą przestrzeń wchłaniania składników odżywczych. O, i tutaj Państwu przed chwilą pokazywałam te połączenia błonowe, że to białko jest stałe od góry do dołu, ono tworzy takie połączenie błonowe. Zadałam Państwu, tutaj pokazuję Państwu, dlaczego te fosfolipidy, wiemy co to są fosfolipidy, tłuszcze, bo to w pewnym połączeniu z fosforem, ale lipidy to mamy tłuszcze. I dlaczego one są tak ważne? Dlatego, że one są cegiełkami tej naszej błony komórkowej. I praktycznie jeśli będziemy cokolwiek w tej błonie komórkowej, jakby zbudowane nie będą z tego, co one są niezbędne do tego, żeby powiedzmy wykonywały swoje zadanie, to wtedy będziemy mieli problem. Dlatego jak Państwu tutaj pokazuję jeszcze raz, po raz który, żebyście zobaczyli, jak ważne są te wszystkie cząsteczki, jak ważne są te białka, tu jest białko, które jest integralne, tu jest białko, które jest białkiem, które ma kanał białkowy. Wszystko to jest, proszę Państwa, bardzo ważną istotą. Wyszczególniłam Państwu, pan doktor również tutaj już wiele na ten temat mówił, jakie są, proszę Państwa, jakby podstawowe zadanie tej półprzepuszczalności błony komórkowej. Pozwala na swobodne przechodzenie pewnych substancji, ale również inne mogą być tworzone tak zwane swoiste białka, jak również niektóre kanały białkowe otwierają się tylko wtedy, proszę Państwa, kiedy uwolniony przez komórkę dany enzym, dany hormon wiąże się z jej wewnętrzną powierzchnią. Powielamy. Pan doktor o tym też mówił. Podstawowe ważne funkcje błony, tak jak i samej komórki. Ale błony komórkowej, proszę Państwa, ochrona, regulacja i tak samo funkcje enzymatyczne. To są bardzo ważne elementy, które nasza błona komórkowa musi spełnić. Jeśli na tym najmniejszym narządzie, w tej komórce, ta błona komórkowa nie będzie stworzona z tych elementów, które powinny być, będzie chora. Komórka, proszę Państwa, jak będzie chora komórka, będzie chory narząd. Wyszczególniłam Państwu jeszcze mitochondria. Pan doktor pięknie wspomniał, że mitochondria to bardzo ważne elementy komórki, bo mają własne DNA. Tak, te kwasy rybonukleinowe tam są, proszę Państwa, i o, ta mitochondria ma również istotą sprawy, że ma własną błonę komórkową, która tak samo jak każda komórka, ma, otacza ją ta błona, tak samo otacza mitochondrią. Ale proszę Państwa, prawidłową strukturę błon mitochondrialnych co reguluje? W nauce dzisiaj mówi się, że są to mitoceutyki. Co to są te mitoceutyki? Słyszeliście Państwo już o takim medycynę mitochondrialną. Jest w tej chwili nowum, że mamy odłam w medycynie, nazywa to się medycyna mitochondrialna. Jeśli ktoś z Państwa bywał, ja akurat miałam przyjemność bywać, ci, którzy utworzyli, powiedzmy, tą medycynę mitochondrialną, jest to dr Bodo Kukliński, bywałam, tutaj chyba Grażynka też była, na wielu u nich spotkaniach. Spotkania są zawsze w Poznaniu, organizowane przez Meetup Harmę. Proszę Państwa, rewelacja. Naprawdę.
ponieważ tam jest udowodnione, jak ważna jest błona komórkowa mitochondriów. Tam jest powiedziane, że wszystko to, co złego się dzieje w naszych organizmach, dzieje się na bazie tych mitochondriów, tych naszych elektrowni. Jeśli tam będą zaburzenia, i dlatego stworzyli, powiedzmy, taki rodzaj medycyny, medycyna mitochondrialna. Wrócimy do naszych mitoceutyków. Cóż to są te nasze mitoceutyki? Już również macie Państwo na czerwone. Gdzie one się znajdują? A więc w witaminach, w minerałach, proszę Państwa, w pierwiastkach śladowych, ale najważniejsze, proszę Państwa, również czy w kwasach omega-3. Więc dla nas, proszę Państwa, jest bardzo ważną rzeczą, że jeśli my nie zapewnimy, nie zabezpieczymy nasz organizm w te dobre kwasy omega-3, w te, które mamy niezbędne, których sami nie syntetyzujemy, nie będziemy mieli zdrowia. Gdzie te fosfolipidy, z których ta nasza błona komórkowa są, Państwo by mnie zapytali? No bo gdzie one są? One są w diecie naszej, czyli dostarczane z pożywieniem. One są również syntetyzowane w organizmie, czyli tak zwane wewnątrz organizmu, które mamy. No dobrze, ale żeby one były syntetyzowane, to one muszą być dostarczone. A jak mają być dostarczone, proszę Państwa? Bardzo istotną sprawą jest to, że nasze oleje są olejami płynnymi. Ja potem Państwu wskażę jeszcze na badania naukowe, które jednoznacznie piszą, w formie płynnej mamy, proszę Państwa, w 99% przyswajalność tych naszych omega-3. W formie kapsułkowej ona niestety już jest zupełnie inna. O tym pisze w takim podręczniku dr Budwink, ja zresztą na nią się będę powoływała, bo dzisiaj Państwu jeszcze kilka cytatów tutaj przekażę, co dalej. Więc mniej więcej Państwo wiecie, że najważniejsza jest dieta. A co my robimy, pijąc olej? To jest ta nasza dieta. Nic innego, proszę Państwa. Inaczej, gdybyśmy nie zabezpieczali w te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, mamy płynność błony komórkowej, nie mamy, bo tam te tłuszcze są tak ważne. Żeby mówić o tłuszczach i żebyście Państwo zrozumieli w ogóle o tłuszczach, musicie wiedzieć o trzech rzeczach. Są tłuszcze nasycone i są tłuszcze nienasycone. Wśród tych nienasyconych wyszczególniamy jedno nienasycone i wielonienasycone. To wszystko w zależności jest, ile wiązań podwójnych w takim całym łańcuchu tłuszczy się znajduje. Jak jedno, mówimy, że jedno nienasycone, jak jest wiele wiązań podwójnych, mówimy, że mamy tłuszcze wielonienasycone. Jak Państwo myślicie, czy te nasycone tłuszcze to są złe czy dobre? Jak nieduże, to dobre. A jak malutko, to też potrzebne. Proszę Państwa, potrzebne. Nie wierzcie nikomu, kto Wam mówi, że nasycone kwasy tłuszczowe to zabójstwo. Nie wierzcie temu. Proszę Państwa, podstawową rzeczą, z czego mamy na dzień dzisiejszy wiedzę, to jest wiedza bardzo w zasadzie z internetu. Nie jest prawdą, że nasycone kwasy tłuszczowe są dla nas złe. Proszę Państwa, nasycone kwasy tłuszczowe również powinny dostarczać, bo nasze serducho jest uzależnione od tych tłuszczy również, bo one szybko są dostarczane, one się szybciej metabolizują, one są potrzebne. Oczywiście muszą to być też z odpowiednich źródeł, bo jeśli weźmiemy, kupimy sobie taki smalcyk jakiś tam szprycowany, proszę Państwa, to on nie będzie nigdy zdrowy. Ale jeśli ten smalec, który Państwo dawniej jedli, może ja jestem wiekowa, ale wierzcie, mam mamę 95-letnią. Moja mama do dzisiaj zjada tłuszczyk ze smalcu, a jak już zje tą szyneczkę, to zawsze z tym tłuszczykiem. Ja już się też nauczyłam. A wszyscy mówią, że to jest niedobre. Tłuszczykiem, proszę Państwa, tak, nasycone kwasy tłuszczowe również. Ja zaraz Państwu powiem, które kwasy tłuszczowe są niedobre, są bardzo niedobre, na co w ogóle nasze środki przekazu nie zwracają uwagi, ale te są dobre.
przy czym istotą dla nas są te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, do których te omegi trójki, omegi szóstki, omegi dziewiątki. Są to podstawowe. One wszystkie nam też są potrzebne. Nie mówcie swoim pacjentom, że na przykład omegi szóstki są nam niepotrzebne, bo one tworzą cykl zapalny. Nie, proszę Państwa, one wszystkie nam są potrzebne, tyle tylko, że w dalszej części będziemy mówili o profilu, jak mamy podaż szóstek, trójek czy dziewiątek. To jest zupełnie inny proces. Wszystkie te kwasy są nam potrzebne. Dlaczego? Bo są budulcem do tworzenia błon biologicznych. Są nam potrzebne, bo organizm ludzki nie potrafi ich wytwarzać. Czyli jeśli nie potrafimy ich wytwarzać, no to skąd ten organizm musi je pozyskać? Jak musi je pozyskać, to, proszę Państwa, od nich zależy transport, metabolizm innych tłuszczy, ten cholesterol, od tych zdrowych, niezbędnych, nienasyconych, krzepliwość krwi, odpowiedzi immunologiczne. Przecież praktycznie rzecz biorąc nie ma jakby dziedziny w naszym metabolizmie, o których by nie były uzależnione od zdrowych, niezbędnych kwasów tłuszczowych. Oczywiście wiemy, że w naszych kwasach niezbędnych i nasyconych kwasach tłuszczowych wyróżniamy dwie grupy. O, głównie o tych będziemy mówili, chociaż i ta dziewiątka też jest ważna. A jak wiecie, dziewiątki mamy najwięcej w czym. Ja tu nie pokazałam takiego slajdu, gdzie mam również, w jakich produktach jest dużo. I proszę Państwa, na przykład ten szmalec, to można powiedzieć, niewiele się różni swoim składem od tej oliwy z oliwek. Bo tam, tu nie mam takiego slajdu akurat, każdy z tłuszczy ma określoną ilość. Omeg trójek, omeg szóstek, kwasów nasyconych, każdy. Nie wierzcie, że mamy jednolity kwas, który tylko się nazywa omega 3 i koniec. Nie, w produktach, które spożywamy, jest ich różnorodność. I to jest całość. Jaka jest rola tych naszych niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych? Bo to jest też istotą, żebyśmy wiedzieli, że one są nam niezbędne. Czyli to, co pijemy, jeśli uświadomimy sobie, że jest dla nas niezbędne, to bo jest najczystsze, najlepsze, fantastycznie jakby wyprodukowane. Bo jeśli dołożyli tutaj te polifenole z oliwy z oliwek, czyli ktoś, jakiś naukowiec miał ku temu określony cel, żeby on był wchłaniany jak najlepiej, żeby jak najdłużej w naszym organizmie wytrzymał, żeby nie uległ utlenianiu i tak dalej, i tak dalej. Struktura błon komórkowych, proszę Państwa, czyli ta nasza podwójne fosfolipidy, z wbudowanymi kwasami tłuszczowymi, a ich decydujący, jakby na nich decydujący wpływ ma, ile tych dobrych tłuszczy mamy. Ale proszę Państwa, dostarczanie tych kwasów, a właśnie niesyntetyzowanych, tych niezbędnych, decyduje o rozwoju umysłowym dzieci, o prawidłowym funkcjonowaniu komórek dorosłych. Ile Państwu na webinarach mówią o mózgu, o serduchu? To jest podstawa funkcjonowania, to są dobre tłuszcze. Czyli my dzisiaj zbieramy się nad rolą tych właśnie dobrych, niezbędnych tłuszczy. I dlaczego one są? Muszą być dostarczane w diecie, podkreślam to Państwu. I jakie mamy rodziny tych kwasów? To tu Państwo też wiecie, że mamy kwasy tak zwany alfa-linolenowy, zaliczany do rodziny N3, będący prekursorem kwasu eikozapentaenowego, czyli EPA, i dekozaheksanowego, czyli DHA. Mówimy w skrócie EPA i DHA, ponieważ są bardzo złożone ich nazwy. I proszę Państwa, jest moje pytanie. Jak myślicie w tej chwili, dlaczego zarówno omegi trójki są tak ważne, jeśli chodzi o tą różnicę między tym stosunkiem między jednymi trójkami a szóstkami. My to wiemy, że ważny jest stosunek, że 1:4 jest najlepiej jeszcze i lepiej jak jest mniej, bo w naszym mózgu ten stosunek powinien wynosić 1:1.
Ale proszę Państwa, nie wiemy o jednej najważniejszej rzeczy. Każdy, powiedzmy, żeby kwas czy tłuszcz został zmetabolizowany, potrzebne są enzymy. W przypadku metabolizmu kwasów tłuszczowych z grupy N3 i N6 niezbędny jest taki enzym, który się nazywa delta desaturaza. Jest to, proszę Państwa, enzym, który wraz z biegiem naszych lat coraz mniej go wytwarzamy. I teraz jest pytanie, czy my będziemy pozyskiwać te omegi trójki? No nie. Jeśli ta proporcja, o której cały czas tu mówimy, będzie więcej niż 1,4, czyli będzie zaburzony metabolizm najważniejszych, najcenniejszych, czyli tych omeg trójek zwierzęcych w formie EPA i DHA. A to zaburzenie będzie wyglądało, zależało mi na tym, żeby Państwu dzisiaj pokazać, jak ważna jest rzecz, że jeśli my tego enzymu wraz z biegiem lat mamy coraz mniej, czyli jakby nie pozyskujemy tych zdrowych tłuszczy do organizmu. No więc co mamy robić? Mamy je jak najwięcej dostarczać. Niby mówimy teoretycznie, że mamy to zrobić 0,15 na kilogram masy ciała, ale to, proszę Państwa, to jest dawka profilaktyczna. My dzisiaj jeszcze, ja nie wiem jak czas pozwoli, bo ja lubię dużo mówić, przepraszam. Za 10 minut już będziemy ci ten. Ja tak, pokazywać czas, tak jest. Proszę Państwa, to ważną rzeczą jest, żebyśmy zrozumieli, dlaczego te proporcje są takie niezbędne. No są niezbędne przez to, że nie będziemy metabolizować tych N3. Bo to, że w wyniku mamy za dużo tych szóstek i mamy stan zapalny, bo one są prozapalne, a nasze trzy są przeciwzapalne, to wszyscy wiemy, na okrągło to się mówi. Ale to, dlaczego tak ważny jest też ten stosunek, proszę Państwa, to jest bardzo ważną rzeczą, bo co z tego, że my będziemy dostarczać, jak nasz organizm nie będzie ich metabolizował, nie będzie pozyskiwał z nich to, co jest najcenniejsze. Ja tu Państwu dałam slajd, że właśnie ten poziom, proszę Państwa, kwasów omega-3, właśnie tych z grupy N3, bo to tak nazywamy, jest wyznacznikiem procesów chorobowych. Zobaczcie Państwo, jakie choroby, choroby serca. Mówił pan doktor o nadciśnieniu, o insulinooporności. Powiem Państwu na końcu, przeczytam bardzo ciekawy, proszę Państwa, cytat, który z książki, z takiego podręcznika, dr Budwing. Niesamowity, proszę Państwa. Właściwe zbilansowanie, czyli ta proporcja, proszę Państwa, o których mówimy, kwasów tłuszczowych, to optymalne funkcjonowanie mózgu, oczu, tkanek łącznych, bardzo ważnych, skóry, naczyń krwionośnych, każdej komórki ciała. I jakie mamy pochodzenie morskie, proszę Państwa? Najważniejsze kwasy omega-3 w mięśniach i wątrobie. A jeśli chodzi o rośliny, występują w oczach, spermie, korze mózgowej. Czyli mówimy dzisiaj, że panowie mają coraz mniej plemników. Coraz mniej są aktywne. Coraz mniej są zaburzone. Wiecie Państwo, że robiono badania, ja się tymi badaniami pasjonuję, że mężczyzna w tej chwili w wieku 60 lat ma szybszą i lepszą wydajność, jeśli chodzi o plemniki, niż mężczyzna 20-letni. Dlatego mamy tak mało przyrost naturalny, proszę Państwa. Między innymi dlatego wrócimy do tego, zabezpieczmy tych ludzi w zdrowe tłuszcze. Wtedy również organizm będzie inaczej funkcjonował. Tu Państwa z powrotem daję tą błonę komórkową, żebyście Państwo zobaczyli, jak ważne jest to, z jakich tłuszczy jest ona zbudowana. I znowuż wracamy do proporcji. Wracamy do proporcji, że jeśli ona będzie zbudowana z tak zwanych kwasów, proszę Państwa, niezbędnych, ale w postaci CIS. Wiecie Państwo, to są kwasy CIS. To są kwasy, które są w
w każdym naturalnym oleju, który pijecie, w każdym naturalnym tłuszczu, którym pozyskujecie. To są kwasy w tak zwanej konfiguracji CIS. Pokażę potem, na czym to polega. I jeśli nasze błony komórkowe będą z tych właśnie tłuszczy, których w konfiguracji CIS, to nasze błony będą tak wspaniale półprzepuszczalne, jakie mają być. A jeśli będą zbudowane z konfiguracji trans, to będą, proszę Państwa, bardzo zaburzone, sztywne. Nie są w stanie prawidłowo kontrolować, proszę Państwa, przepływu substancji do i z komórki. Co to jest trans? Zaraz powiem dalej. Zaraz powiem dalej. I wiecie Państwo, że to nie tłuszcze są tym złym elementem, których w naszej diecie, ale te kwasy tłuszczowe CIS i kwasy tłuszczowe trans. Zaraz powiem Państwu, jaka jest różnica między innymi. Jest jedna podstawowa. CIS, zapamiętajcie sobie Państwo, są to kwasy tłuszczowe naturalne, nieprzetworzone. Najgorszą rzeczą, co robimy my, to jeśli podgrzewamy kwasy tłuszczowe nienasycone, czyli te w formie oleju, oliwy z oliwek i tak dalej, podgrzewamy je. Zawsze podczas obróbki termicznej te kwasy ulegają przekształceniu na formy trans. I tu Państwu pokażę drugi przykład, dr Budwink, to jest tak zwana wiedza podstawowa. Ja to bardzo dużo mówię, że jest powszechna ignorancja dotycząca wiedzy na temat różnicy między tłuszczami utwardzonymi. Te tłuszcze utwardzone są zawsze tłuszczami trans. A co mamy utwardzone? Te margaryny jakieś tam, te masła, jak to Ela mówiła i zawsze, masło jakieś tam niby wzbogacone sterolami i tak dalej. Proszę Państwa, nie wierzcie nikomu. Nie wierzcie, że to są zdrowe tłuszcze. Jeśli tłuszcz płynny jest uwodorniony, doprowadzony do stałego, jest zawsze tłuszczem trans. A dlaczego zawsze? Dlaczego ten CIS ma taki układ, proszę Państwa, między dwoma tutaj tymi wiązaniami, to jest wodór na górze i wodór na dole. Jeśli jest konfiguracja trans, proszę Państwa, jest już zupełnie inna forma. Mówimy o związku strukturalnym, chemicznym. I to jest, proszę Państwa, ja tak uważam, mimo że też się zbliżam do 70, starsza od pana doktora, który tam mówił, to, proszę Państwa, to uważam największą zmorę naszego wieku. Największą, proszę Państwa, dlatego, że społeczeństwo w ogóle nie wie, co to są kwasy trans. A wiecie Państwo, że już w niektórych krajach, w Danii, już są wskazania. Każdy produkt ma mieć pokazane, ile tych kwasów trans zawiera dany produkt. Myślicie Państwo, że u nas się cokolwiek w tej materii robi? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale nie sądzę, żeby ktoś był tym zainteresowany. Ale to jest bardzo ważna rzecz, że w procesach podgrzewania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w łańcuchu ulegają przemianie. Atomy wodoru zmieniają swoją pozycję. To na czym podgrzewać? Mogę mówić za kulis. Zawsze, proszę Państwa, używajcie do smażenia, do podgrzewania zwykłego smalcu. Zawsze chcecie, dzisiaj jest jeszcze dodatkowo mówić o tak zwanym oleju kokosowym. Są różne zdania. Wiecie, jak jest w dietetyce? W dietetyce to jest tak. Co moda, jedźcie masło. Potem nie, jedźcie margarynę. Potem nie, jedźcie takie tłuszcze. A wiecie Państwo, jak badania naukowe mówią? Mimo takiej zmiany, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, to tam, proszę Państwa, jest więcej ludzi chorych niż było. Ale wszyscy kazali wyrzucić tłuszcze nasycone. I co? Nic to nie dało, proszę Państwa. Nic to nie dało. Największym zabójcą są kwasy trans, proszę Państwa. Kiedyś dawniej naprawdę smażono na smalcu.
na zdrowym, normalnym smalcu. Jeśli Państwo wiecie, jest to tak zwany proces dymienia, kto ma, która, powiedzmy, olej ma większy, mniejszy i tak dalej. Drugą rzeczą, na jaką powinniśmy smażyć, może być olej kokosowy, ale od razu Państwu dodam, u nas w Polsce, ponieważ ja współpracuję z firmą z Japonii, tu niektórzy z Państwa wiecie, mam często wykłady lekarzy, Azjatów, Japończyków. Żaden olej kokosowy, który jest sprowadzany do nas, do Polski, proszę Państwa, nie nadaje się do smażenia. Są specyficzne oleje. My nie mamy takich olei, jak każdy lekarz Azjata powie Państwu, że to nie są oleje kokosowe do smażenia. Ale są grupy, które można. W tej chwili wprowadza się również masło w postaci masła klarowanego, które ewentualnie możemy zastosować. Ale to są dwa rodzaje do podgrzewania. Dlaczego dwa? Dalej Państwu pokażę, jakie są dodatkowo zagrożenia, kiedy my takie tłuszcze podgrzewamy. A jeszcze jest slajd, dlaczego te kwasy tłuszczowe są tak niezdrowe, jeśli chodzi o trans. Zwróćcie Państwo uwagę, ponieważ wpływają negatywnie na podstawowe reakcje enzymatyczne. Ponieważ powolny rozkład tłuszczów przez enzymy ma katastrofalny wpływ na nasze serce. A my szukamy, że mamy pierwsze miejsce chorób niedokrwiennych serca. A my szukamy, że mamy i co? Tłuszcze są winne, blaszka miażdżycowa jest winna. Nie, proszę Państwa, nie tłuszcze, tylko rodzaje tych tłuszczy, jakie my spożywamy. To jest bardzo ważną rzeczą, żebyście zapamiętali. A zmiany w receptorach modyfikują przepuszczalność błony komórkowej. I jeśli te zmiany zaistnieją, to ta przepuszczalność zła. Czyli budujemy naszą błonę komórkową z takich tłuszczy, jaką dostarczamy. Unikanie kwasów tłuszczowych trans jest po prostu konieczne. A pokażę Państwu, gdzie one są. Od razu Państwu powiem, że wszędzie. Mam jeszcze 5 minut, a mam dla Państwa dwie bardzo ważne rzeczy, ale to już się... Chyba Państwo wiecie. Jeśli lubi to i popije olejem naszym, to przeżyje. Przeżyje zawsze. Przeżyje zawsze. Tylko proszę Państwa, zwróćcie uwagę, gdzie te kwasy trans się znajdują. Nie macie produktu dzisiaj, gdzie one by się nie znajdowały. Nie macie Państwo. I dlatego to jest istotą, że we wszystkich wyrobach piekarniczych macie, proszę Państwa, tą tłuszcz roślinny uwodorniony. Przecież nikt Wam nie da masła klarowanego, który kosztuje krocie, do jakiegoś produktu. Co Wam da? Jakiś palmowy olej, który został stworzony w formie właśnie trans. Co Wam da? Częściowo utwardzone oleje, piszą. Te sterole zawarte, jak to się nazywa ta margaryna, nie powiem Państwu, ale jak się nazywa ta... To, co niby ma być takie zdrowe dla tych, którzy mają wysoki cholesterol, ebenekole i tak dalej. Nie wierzcie Państwo temu. To nic nie jest dla Państwa. To wszystko jest, proszę Państwa, przeciw Państwa błonie komórkowej. To jest istotą. 30 tysięcy badań. Wszystko wiemy. Prozdrowotne działanie kwasów, tych, o których dzisiaj tu mówimy. Wszystko Państwo wiecie, bo to Państwo akurat macie w swoich wykładach. Dlaczego ważny stosunek omek szóstek do trójek? Też Państwo tu wyszczególniłam. Ale, proszę Państwa, zaburzona równowaga poprzez nadmierne ilości M6, membrana komórkowa co jeszcze wytwarza? Związki zwane cytokinami. Czyli co to są te cytokiny? To są te elementy zapalne, to co właśnie profesor Clayton mówi na każdym z naszych spotkań, co powodują powstanie stanu zapalnego. Dodatkowo zapamiętajmy to, co mówiłam, co się dzieje podczas obróbki tłuszczy w postaci płynnej. Zapamiętajmy, co się dzieje. Macie wszystko związki toksyczne. Nawet w temperaturze powyżej 130 stopni z azotynów, w konserwantów obecnych w wędlinach, dziś nagminnie występujące nitrozaminy, związki toksyczne. Kiedyś nie było, proszę Państwa, produkcji przemysłowej żywności na taką skalę, w związku z tym nie było tych azotynów
w tych produktach. Dzięki temu nawet podgrzany taki nie wiem, produkt jak kiełbasa były zupełnie inną, jakby miały skład. I dlatego to jest ważne, jeśli Państwo zapamiętacie, że podczas podgrzewania obróbki macie tak zwane heterocykliczne aminy aromatyczne. A ile my teraz grillowania robimy? To wszystko się, proszę Państwa, dzieje. Macie tak zwane wielopierścieniowe węglony aromatyczne. Pogrillowanie więcej oleju naszego. No tutaj Państwu tylko wskazałam, że jeśli mamy niedobory tych kwasów tłuszczowych, zaczynamy chorować, wszyscy wiemy o czym. Tu dałam Państwu slajd, dlaczego właśnie te, no dlaczego te nasze, proszę Państwa, oleje. Bo każdy dzisiaj ma taki nadmiar, żeby się zastanowił, dlaczego oleje firmy Zinzino, dlaczego w takiej formie, dlaczego. Ja Państwu to wskazuję właśnie dlatego na ich zawartość, że są w połączeniu z dziko żyjących ryb, że mają wysoką zawartość polifenoli i bezpiecznie dostosowują i utrzymują prawidłowy poziom kwasów tłuszczowych. Tu Państwu dałam taki slajd, który mówi, że organizm nasz posiada, o czym Pan doktor też mówił, posiada układy, systemy obronne, regeneracyjne. Zobaczcie Państwo ile. Odpornościowy, krwiotwórczy, limfatyczny, przeciwzapalny, antyoksydacyjny, biologicznie odnowy. Niestety medycyna zapomniała, że nasz organizm musi fizjologicznie jakby działać. I kiedy on uruchomi ten cały proces tych naszych układów? Tylko wtedy, jeśli prawidłowe, funkcjonalne odżywianie, czyli zaspokojenie potrzeb na substancje budulcowe, regulatorowe zapisane w genomie. Niezbędność tych substancji jest absolutną podstawą do budowy każdej komórki. Dwa zjawiska, ostatnie dwa slajdy. Dwa zjawiska, które dopiero co jakby ja z badań naukowych też wyciągnęłam, ponieważ zjawiska autofagii opracował za to, dostał Nagrodę Nobla w 2016 roku niedawno. Taki profesor, zresztą Japończyk, uznał, że zjawisko to występuje również u ludzi, chociaż pierwotnie badał ich na czym innym. Zjawisko to polega na tym, że obumarłe lub uszkodzone elementy struktury komórka może jakby zjeść. Dlaczego autofagi? Auto to samo, a fagen z greckiego to zjadanie, samo zjadanie. A zjawiska autofagi pierwszą, proszę Państwa, dopiero prace naukowe na ten temat piszą, ponieważ jest już udowodnione, że w naszym organizmie to zjawisko występuje i proszę nie jakby utożsamiać to z tak zwaną, powiedzmy, śmiercią zaprogramowaną komórki, bo nasze komórki żyją określoną ilość. Komórki układu trawiennego 3 dni, proszę Państwa. Komórki na przykład krwi 120 dni, a komórki naszych osteoblasty, osteoklasty, naszych kości, proszę Państwa, 7 lat i się odnawiają. O czym też my nie wiemy, ale żeby one się odnawiały, to my musimy zabezpieczyć organizm ze wszystko, co potrzeba. A proszę Państwa, udowodnili to zjawisko, powiem Państwu króciutko, kiedy to zjawisko występuje. Bardzo cenne, bo komórka sama, jak ma pewne elementy, ona je jakby zneutralizuje, zje, ona je strawi, zmetabolizuje. Te złe elementy, nawet kiedy się dostaną, jak Państwo tu przeczytacie sobie. Ale tylko w sytuacji niedoboru składników odżywczych, w sytuacji postu bądź głodówki. Kiedy organizm nie dostanie podstawowych składników odżywczych, jaką są aminokwasy, jaką są białka, jaką są tłuszcze, w pewnym etapie, słyszeliście może kiedyś, że jak jesteśmy chorzy, to nie jedzmy za dużo, bo zagłodzimy tą chorobę. To jest prawda, proszę Państwa, to jest takie popularne jakby ocena, ale to jest prawda. Dlaczego? Stwórzmy sobie kilka dni tej głodówki. Oczywiście mówimy o osobach zdrowych, bo nie mówimy o cukrzyku bądź innych chorobach jeszcze. Stwórzmy sobie to, co kiedyś natura stworzyła. Stworzyła kiedyś 40-dniowe posty. Dlaczego te posty były niezbędne? Dlatego, że w tym czasie właśnie takiego postu organizm nas sam trawi te złe elementy naszych komórek.
Bardzo ważna rzecz, proszę Państwa. Czyli przełącza wówczas się na tak zwane odżywianie wewnętrzne endogenne, bo on musi mieć, nie będziemy jedli, nie będziemy mieli energii. A skąd on będzie tę energię czerpał? Ze zdrowych tłuszcz. Ale pytanie podstawowe, szkoda, że nie podkreśliłam. Muszą być spełnione dwa warunki. Żeby nastąpiło zjawisko autofagii, musi, proszę Państwa, być nasycenie, musi być zasobność, odpowiednio zbilansowane kwasy tłuszczowe. I dodatkowo dodamy witaminę D3, bardzo ważna w metabolizmie tłuszczy, proszę Państwa, dlatego zaznaczyłam, ale to jest bardzo ważne. Jak chcecie Państwo wyrzucić niektórych komórek, powiedzmy, takie elementy, które są, nawet i guzy, proszę Państwa, to jest choroba nowotworowych, udowodnione już. To jest tak zwana, jeśli przechodzimy na odżywianie, na te zdrowe tłuszcze, jest to tak zwana dieta ketogeniczna. Przy czym tej diety nie mogą używać ludzi z kasami, ponieważ dieta ta musi być pod kątem lekarza, ponieważ dieta ta w określonych warunkach się nie nadaje, ale to jest bardzo dużo by było na ten temat mówić. Niemniej Państwo musicie wiedzieć, że właśnie tylko zabezpieczenie przy spełnieniu tych dwóch warunków, my to zjawisko autofagii będziemy mieli. Inaczej nie, bo nie będzie miał organizm z czego tej energii z tych zdrowych tłuszcz czerpać, żeby mógł zostawić, żeby mógł, inaczej mówić, oczyścić. Dla mnie jest to typowy detoks komórkowy, bo inaczej mówiąc recykling, zresztą nie wiem, czy ja to Państwu napisałam, czy nie, ale taki recykling powinien być. I dwa ważne tłuszcze w metabolizmie komórkowym w tak zwanych chorobach nowotworowych. Można powiedzieć, że ostatni mój slajd. Jak Państwo wiecie, jaki jest metabolizm komórki, pierwszym podstawowym szlakiem metabolicznym jest glikoliza, rozkład glukozy. Glikoliza może być w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Drugim elementem, jeśli chodzi o podstawowy zasób energii, mamy nasze tłuszcze. I cały problem polega na tym, że nasza glikoliza zarówno występuje w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Bo na przykład jak będziemy biegli, bardzo szybko zmęczymy się, nie będziemy dostarczać odpowiedniej ilości tlenu, to automatycznie, proszę Państwa, nasz organizm wejdzie w tak zwaną fermentację. Czyli my tą energię uzyskamy z takiego zjawiska, jak mówimy, będzie to fermentacja. Czyli energia będzie pozyskiwana z tej fermentacji. Ale nie może to zjawisko być w sytuacji tłuszcz. Dlaczego? Bo fermentacja, jeśli chcemy pozyskiwać z tłuszczy energię, nie będzie zachodziła, bo ona nie zachodzi. I w czym jest, proszę Państwa, problem? W tym, tylko jedynie przy udziale glukozy zachodzi, a fermentacja z kwasami tłuszczowymi jest niemożliwa. Co wiemy o komórkach nowotworowych? Że są, proszę Państwa, rozmnażają się jak szybko, jak mogą, że są bardzo agresywne, że wykorzystują przede wszystkim fermentację. Czyli nie dać im tego, fermentacji. Proszę? Zagłodzić ich i nie dać im fermentacji. Tak jest, ale zagłodzić się nie tylko, żeby się zagłodzić, ale dać im zdrowe tłuszcze. Dlatego to, co dzisiaj pani doktor będzie to mówiła, macie jakby na dłoni dzisiaj pokazane, że w chorobach nowotworowych, proszę Państwa, wszystkich, jeśli chcemy pozbyć się właśnie tej fermentacji, a dlaczego ta fermentacja? Dlatego, że komórki rakowe są uzależnione od glukozy jak narkoman. Czyli jeśli my nie damy im tego zjawiska, mają do dyspozycji głównie tylko kwasy tłuszczowe, cierpią głód. I właśnie stając się mniej agresywne, wykazują mniejszą zdolność do rozmnażania się. Dodatkowo jeszcze co dodam, że w wyniku fermentacji glukozy w komórkach powstaje kwas mlekowy. Kwas ten powoduje wzrost poziomu kwasowości w tkankach nowotworowych, co sprzyja jeszcze powiększaniu się guza. Ale wy wiecie Państwo, że wracając do naszej autofagii, te guzy mogą być zjadane. W tej autofagii ona jest tak ważna, że one mogą być zjadane. Jaki morał z tego ostatniego slajdu? Ano taki, że powinniśmy, proszę Państwa, w chorobach nowotworowych wystrzegać się wszystkiego, co mówimy o cukrze, ale to nie tylko, proszę Państwa. Musimy w zasadzie korzystać z energii. Z czego? Ze zdrowych kwasów tłuszczowych. Bo tylko wtedy będzie następowała jakby
regeneracja tej komórki, tego najważniejszego, co mamy, proszę Państwa. I dlatego ja Państwu, to jest moja literatura, tu są prace i badania naukowe, które Państwo, na bazie których mówiłam, już mi krzyczeli, jak zwykle. Jeśli coś Państwo macie pytanie, to w innym, powiedzmy, może późniejszym terminie. Bardzo Państwu dziękuję. Jest 2 minuty? Czy nie ma? Jak jest, przygotowałam dla Państwa dzisiaj bardzo ważne 2 cytaty. Proszę Państwa, jeden cytat. Rola żywności w leczeniu i profilaktyce profesora Stanisława Wiązkowskiego. Co pisze? Karmienie zwierząt soją czy kukurydzą genetycznie modyfikowaną, wszystkie są tym karmione, zmienia proporcje kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 w sposób zagrażający zdrowiu konsumenta. Zrozumiałe? Tak. Rozumiałe. Drugi podręcznik dr Budwin, na którym ja się powoływałam. Zmiany w naszych błonach komórkowych i negatywny wpływ szkodliwych tłuszczów na mitochondria, mówimy o tłuszczach trans, nie tylko mogą prowadzić do rozwoju raka, ale stanowią podłoże wielu innych chorób. Przykładem cukrzyca. Ponad 90% wszystkich chorujących na cukrzycę typu 2 przy wystarczającej produkcji insuliny cierpi z powodu upośledzenia funkcji błon komórkowych. Wiadome dla cukrzyków? Wiadome. Mając każdego cukrzyka. I co pisze pani doktor? Zamiast zastanawiać się nad tym, dlaczego błony komórkowe nie przepuszczają prawidłowo insuliny wytwarzanej przez organizm, firmy farmaceutyczne produkują syntetyczny hormon, który tylko lepiej transportuje glukozę przez błony komórkowe. Dzięki temu udaje się kontrolować tą cukrzycę, ale nie ma szans na jej wyleczenie. A logicznym rozwiązaniem byłoby zastosowanie właściwych tłuszczy. Czyli mamy odpowiedź? Mamy. Co dalej pisze dr Budwin? Zauważyła, że próbki krwi chorych na raka zawierają mniej fosfolipidów. Czyli już mamy odpowiedź. Bazując na wynikach badań dotyczących brakujących fosfolipidów, co daje w efekcie upośledzony transport tlenu i negatywny wpływ na hemoglobinę, kiedy zaaplikuje się pacjentowi lipoproteiny, wiemy tłuszcze, tylko w połączeniu z proteinami, bo tak one wchodzą do komórki, zmienia się i poprawia wyraźnie wartość krwi. Proszę Państwa, to są cytaty, z badań naukowych cytaty. Bardzo dziękuję.